W tym filmie chciałbym, żebyśmy poćwiczyli wyobrażanie sobie tego, co się dzieje z figurami dwuwymiarowymi, kiedy obracamy je w przestrzeni trójwymiarowej. O co chodzi? Zacznijmy od trójkąta prostokątnego. Powiedzmy, że wygląda on tak: to jest kąt prosty. Powiedzmy, że długość tego boku to trzy jednostki, i długość tego boku to pięć jednostek. I zróbmy z tym trójkątem pewną ciekawą rzecz. Obróćmy dwuwymiarowy płaski trójkąt dookoła tej prostej. Zaznaczmy symbolicznie taki obrót strzałką i pytanie, jaką figurę otrzymamy, kiedy wykonamy taki obrót. Chodzi o to, jaka powstanie bryła, czyli figura przestrzenna trójwymiarowa, kiedy będziemy takim trójkątem szybko obracać. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z tym obrotem, to weźcie w rękę na przykład słuchawki od swojego telefonu, złapcie odpowiednio krótko kabel i kręćcie najszybciej jak potraficie. Wtedy obracające się szybko słuchawki będą tworzyć okrąg, a kabel będzie tworzyć koło. I widać to gołym okiem. Tutaj chcemy wyobrazić sobie podobne zjawisko, możecie pomóc swojej wyobraźni przy pomocy rysunku na kartce papieru, albo po prostu wyobraźcie to sobie. Żeby było trochę łatwiej, spróbujmy popatrzeć na taki obracający się trójkąt pod innym kątem, z innej perspektywy. Zrobimy to w takim układzie współrzędnych, jak ten: tu jest szerokość, tu głębokość, a to wysokość, ponieważ rysujemy wszystko na płaszczyźnie albo na płaszczyźnie ekranu, albo na płaszczyźnie kartki papieru. To musimy się umówić jakoś co do sposobu patrzenia i widzenia. To jest ta sama fioletowa linia, ale leży ona w płaszczyźnie poziomej, od lewej strony blisko nas, do prawej, daleko w głębi obrazu. Trójkąt położymy na tej samej poziomej płaszczyźnie w ten sposób: tu mamy długość 5 jednostek, ten bok ma długość 3 jednostki, tutaj jest kąt prosty. I obróćmy teraz niebieski trójkąt dookoła fioletowej prostej, dookoła osi obrotu. Po kolei, ten wierzchołek trójkąta będzie obracał się dookoła fioletowej osi i będzie zakreślał okrąg o promieniu trzy jednostki. Przedłużmy prostą, na której leży ten bok, w lewo w głąb rysunku. Narysujmy też pionową prostą przecinającą wierzchołek trójkąta, przy którym leży kąt prosty. Wszystkie te cztery odcinki. Będą miały długość 3 i będą to promienie zakreślanego przez ten punkt w trakcie obrotu okręgu. Bok trójkąta o długości 3 w trakcie obrotu będzie tworzył koło również o promieniu 3. Punkty, które leżą na fioletowej prostej w trakcie obrotu, nie zmienią swojego położenia, bo jest to oś obrotu. Ten wierzchołek będzie ciągle w tym samym miejscu. Przeciwprostokątna czyli ten bok w trakcie obrotu. Będzie znajdowała się od czasu do czasu w tym miejscu, w innych momentach w tym miejscu, i jeżeli na przykład narysujemy teraz w pierwotnym trójkącie, w tym trójkącie przed obrotem, taki odcinek równoległy do boku o długości 3, to w trakcie obrotu utworzy on również koło, a koniec tego odcinka okrąg o mniejszym promieniu niż 3, leżące w tym miejscu. Widzicie już, jaka to figura? Jaka figura powstaje po obrocie trójkąta prostokątnego wzdłuż jednej z jego przyprostokątnych? To jest ta figura, w którą nakłada się małe porcje lodów. Do większych porcji się nie nadaje. W przypadku lodów czasem mówimy na nią rożek, a w matematyce mówimy na taką figurę stożek. Zakreskuję lekko część powierzchni bocznej, stożka, tak się ona nazywa. Będziemy lepiej widzieć, że jest to rzeczywiście stożek. Stożek. O podstawie w kształcie koła. Koła w tym przypadku o promieniu 3. Istnieją też inne rodzaje stożków. Ten jest wśród nich najbardziej oczywisty. Nazywa się on stożek prosty. Stożki mogą być też ścięte, czyli takie bez czubka, albo pochyłe, albo mogą zamiast koła w podstawie mieć inną figurę. Narysujmy ten sam stożek podstawą do dołu. O tak. Trochę zakreskujmy powierzchnię boczną, żeby było widać, że jest to figura przestrzenna. Możemy teraz, odwrotnie niż poprzednio, wrysować w ten stożek to z czego on powstał. Tu będzie wierzchołek trójkąta przy kącie prostym tego trójkąta z którego obrotu powstał stożek, czyli jednocześnie będzie to środek koła będącego podstawą stożka. Tu będzie prosta dookoła której trójkąt się obracał, przechodzi przez środek podstawy i przez wierzchołek stożka, czyli przez ten punkt, który jest ciągle nieruchomy w trakcie obrotu. Jeżeli przekroimy stożek wzdłuż fioletowej prostej, np. w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ekranu albo kartki papieru, to w przekroju możemy zaznaczyć pierwotny trójkąt prostokątny. Czyli w wyniku wirtualnego procesu obrotowego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych, otrzymujemy stożek, możemy go nazwać w odróżnieniu od innych stożków stożkiem prostym którego podstawą jest koło o promieniu długości przyprostokątnej nie leżącej na osi obrotu, i którego wysokość to długość przyprostokątnej leżącej na osi obrotu. Całkiem ciekawe zjawisko. A jak zaczniemy obracać inne figury, to zrobi się jeszcze ciekawiej.